Wszystkie nagrania zostały zrobione wczoraj, dzisiaj wreszcie przyszedł dzień montowania recenzji synchronizacji. Oczywiście zdecydowałem się zmienić swój początkowy plan i nie robić żadnego filmu z gameplayu jako tła do mojej recenzji. Myślę sobie, że po prostu ze zwiastunem będzie to znacznie lepiej wyglądało, a przynajmniej tak sobie tłumaczę, bo nadal nie udało mi się złapać tego okna w takiej formie, żeby w jakikolwiek sposób to odpowiadało. Po prostu wygląda to gównianie, ponieważ zamiast okna gry przechwytywałem cały monitor, zostawały paski, no generalnie tragedia, ale w końcu to rozwiążę, a przynajmniej mam taką nadzieję, że to zrobię, bo inaczej będzie kiepsko i nie będę miał jak zrobić tego cholernego gameplayu. Tak czy inaczej, postanowiłem skorzystać ze zwiastunu synchronizacji, który zrobił chaos. Tylko niestety jego długość nie odpowiada długości mojego tekstu, więc będę musiał z tym coś pokombinować. Prawdopodobnie porobię kilka stop klatek tam, gdzie jest to możliwe i po prostu dostosuję te 3 minuty do moich 5 czy 6, które są mi potrzebne. Nie wiem jak to wyjdzie, mam nadzieję, że się chłopaki nie obrażą, a jak się obrażą, to w sumie w gruncie rzeczy trudno, bo i tak nie mam innej możliwości, a statycznych obrazów nie będę tam umieszczał, bo będzie biednie. Znaczy, trochę statycznych obrazów też będzie, ale bardziej do opisania tego, do pokazania tego, co opisuję, a nie do tła samego w sobie, więc jakoś to będzie. Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie wszystko będzie zmontowane i wrzucone na YouTube i jutro prawdopodobnie zrobię jakieś beta oglądanie jeszcze przed tą 12, żeby ktoś ocenił, jak to wygląda. No, to jak zwykle życzę mi szczęścia, bo montowanie zacznę po publikacji tego materiału. Materiał oczywiście nagrywam wcześniej, jak zwykle nagrywam z mojego mobilnego studia. Dzisiaj pada śnieg, więc stoję w jakiejś klatce. To znaczy, mogę normalnie sobie iść, bo nie pada aż tak bardzo, tylko nie chcę, żeby mi się zamoczył cały sprzęt. Bo niestety strasznie irytujący jest ten padający biały cholernik. Tak czy inaczej, życzę wszystkim udanego weekendu, jak zwykle. I życzę wszystkim, żeby im się chciało jutro obejrzeć moją recenzję, która będzie opublikowana, powtarzam jeszcze raz, w samo południe. Zatem to tyle ode mnie w tą montażową sobotę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.